Gospodarka w Praszce dynamicznie się rozwija. Praszka chce zachęcić funkcjonujące w gminie przedsiębiorstwa do dalszego inwestowania. Dlatego też wprowadza specjalną ulgę dla przedsiębiorców, którzy będą rozbudowywać swoje firmy lub zwiększać zatrudnienie. Uchwała z 2007 roku w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka ulega nowelizacji. Na najbliższej sesji 28 listopada będziemy nowelizować, wprowadzając dodatkowe ulgi dla inwestorów, którzy już istnieją i rozwijają swoje przedsięwzięcie na terenie gminy Praszka. Z tego mogą skorzystać zakłady, które już widzę rozpoczęły proces inwestycyjny. To jest narzędziownia w Strojcu, to jest w Przedmościu firma Frech i mam dużą nadzieję, że również z tego będą mogły skorzystać duże zakłady Neapco, które znajdują się przy strefie, którą teraz wyznaczamy też do zabudowy przemysłowej. To jest taki pakiet uchwała o tych preferencjach dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stanowią taką całość pakietu, który gmina Praszka przedstawia przedsiębiorcom w celu lepszego ich pozyskania i możliwości rozwoju na terenie gminy Praszka. Ta ulga jest uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników. Czym więcej pracowników, tym ta ulga dłużej trwa. Dla tych, którzy już istnieją i rozbudowywują swój zakład pracy, proponujemy 3 lata z ulgi w podatku od nieruchomości, jeżeli zatrudnią od 10 do 50 pracowników i 5 lat, jeżeli zatrudnią powyżej 50 pracowników. Ta ulga jest w wysokości 80% należnego podatku od nieruchomości. Otoczenie gospodarcze w gminie Praszka jest sprzyjające. Praszka jest w pełni zaangażowana w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do inwestowania. Takie inwestycje to przede wszystkim nowe miejsca pracy, ale również dynamiczny rozwój gospodarczy gminy, największa jakość świadczonych usług i wielki sukces.